Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Grzegorz Krycki, kandydat na burmistrza miasta Dębice. Jednym z naszych punktów, które mamy w swoim programie, jest Dębica przyszłości, miasto przyszłości, miasto inwestycji i rozwoju. My nie mówimy, że coś zrobimy, my działamy już. Chcemy pokazać, że mamy aplikację, tak jak Rzeszów kiedyś już to rozpoczął, żeby wszystko stało się w jednym miejscu. Pokazujemy Państwu, że my się bierzemy do pracy, odkąd radni zostali wybrani i działamy. Coś więcej na temat tego programu powiem jednym z naszych już radnych. Były obecny radny i już przyszły radny, pan Piotr Michoń. Dzień dobry Państwu. Miasto to my, wszyscy mieszkańcy. My jako radni musimy słuchać naszych wyborców. My jako radni, którzy mieszkamy tu w tym mieście, mieszkamy na naszych osiedlach. Wiemy dużo, co trzeba zmienić, co trzeba naprawić, ale nie wiemy wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie w ósemkę co tydzień zrobić obchód po całym mieście, dlatego mamy pomysł. Mamy pomysł na to, aby zaangażować wszystkich mieszkańców do pracy na rzecz miasta. Dlatego powstała strona Zmieniamy Dębice. Strona Zmieniamy Dębice to strona, na której każdy mieszkaniec może wysłać do nas, do naszej ósemki, do naszych radnych, informacje o tym, że gdzieś jest dziurawy chodnik, że gdzieś powinien powstać plac zabaw, że gdzieś jest niebezpieczne przejście dla pieszych, że gdzieś są zaniedbane tereny zielone, że gdzieś jest dziki parking, gdzie na trawniku parkują samochody. Mieszkańcy nas informują, my działamy. Gdy burmistrzem będzie Grzegorz, to te działania będą jeszcze bardziej skuteczne, więc liczymy na to, że w drugiej turze Państwo postawią na Grzegorza. Strona to tak naprawdę główna jej część, to są informacje o nas, o naszych radnych, ale główną częścią strony jest mapa zmian. Na tej mapie tutaj mamy przykładowo, bo czekamy na razie na, ruszamy dopiero z tym projektem, więc jeszcze wszystkiego nie ma, ale tu mamy przykładowe rzeczy, które powinniśmy zmienić w mieście. Każdy mieszkaniec będzie mógł to sprawdzić, każdy mieszkaniec będzie mógł coś dodać. Ulica Strumskiego. Widzą Państwo, jak wygląda i to jest jeden z punktów naszego programu, ulica, którą będziemy chcieli wyremontować, ale takich miejsc jest mnóstwo. My nie jesteśmy w stanie sami tego znaleźć, dlatego liczymy na to, że mieszkańcy nam pomogą. Dziś strona już jest funkcjonalna, adres strony to zmieniamydębice.pl. Każdy może wejść na tą stronę, każdy może już dziś za pomocą formularza kontaktowego przekazać nam informacje. Imię, nazwisko czy adres mailowy nie jest obowiązkowy. Ważny jest temat wiadomości i opis problemu. Jeżeli Państwo na swoim osiedlu mają dziurawy chodnik, wysyłacie do nas tę informację, my to sprawdzamy, czy to jest na pewno chodnik miejski. Jako radni zaczynamy działać. I taki jest cel tej strony, żeby społeczeństwo razem z nami zmieniło Dębice. I to jest pierwsza część, bo w przyszłości chcemy przekazać mieszkańcom, gdy Grzegorz będzie burmistrzem, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobimy w tym zakresie Smart City, czyli inteligentnego miasta, będzie nasza aplikacja, o której już wcześniej mówiliśmy. Każdy z nas ma telefon komórkowy, który jest tak naprawdę, mamy go zawsze przy sobie. Czy Państwo wiedzą, co dzisiaj grają w kinie? No nie, trzeba wejść na stronę, trzeba sprawdzić. W naszej aplikacji wystarczy jedno kliknięcie, wystarczy otworzyć aplikację, już będziemy wiedzieli, że o godzinie 18 jest taki film. Imprezy? No ciężko znaleźć informacje o imprezach miejskich. W naszej aplikacji, jeżeli na przykład interesują nas imprezy dla dzieci, będziemy dzień wcześniej dostawiali powiadomienie o tym, że te imprezy będą organizowane. Więc każdy, kto ma małe dziecko, będzie wiedział, że w sobotę będzie organizowany piknik w parku dla małych dzieci. Imprezy sportowe, informacje na temat tego, co się dzieje w mieście. Wszystko w jednym miejscu. Już nie będziemy musieli szukać po Facebooku, stronach internetowych, gazetach, zastanawiać się, co się dzieje w mieście, co jest planowane. Wszystko będziemy mieli w ręce. Dodatkowo to, o czym mówiliśmy, karta mieszkańca. Szanowni Państwo, my jesteśmy Dębiczanami, mieszkamy w Dębicy, więc miejmy z tego jakieś profity. Dlaczego mieszkaniec z Dębicy nie może mieć tańszego wejścia na basen? Uważamy, że tak powinno być. Płacimy podatki w naszym mieście, mamy zniżki na basen. Płacimy podatki w naszym mieście, mamy zniżki w firmach, które wejdą do naszego programu i włączą się w tą kartę mieszkańca. Więc z kartą mieszkańca każdy z nas będzie oszczędzał, dlatego że jest mieszkańcem Dębicy. Kolejne rzeczy, oszczerzenia. No, szanowni Państwo, często zdarza się tak, że na jakimś osiedlu wyłączają prąd lub wodę. Czasami zobaczymy to ogłoszenie na słupie koło naszego domu, czasami nie. W aplikacji będziemy mieli to pokazane od razu.
i wiele, wiele innych rzeczy. Teraz jesteśmy w domu rzemiosła, w rynku. Zaparkowałem samochód, podszedłem do parkomatu, chciałem zapłacić kartą, bardzo długo to trwa, tam zrobiła się już kolejka. Szanowni Państwo, no możemy to mieć w aplikacji, jedno kliknięcie, mamy opłacony parking. I to nie jest jakieś bardzo nowoczesne, to już jest w innych miastach. My jako Dębica jesteśmy w tyle za miastami nowoczesnymi i musimy to nadrobić, więc musimy coś zmienić. Jedyną osobą, która gwarantuje tą zmianę na dzień dzisiejszy jest Grzegorz. Więc liczymy na to, że kiedy będzie burmistrzem, te zmiany nastąpią szybko. Myślę, że do końca roku będziemy mieli już wiele rzeczy, które można nazwać smart, czyli inteligentnym smart city, inteligentne miasto, miasto przyszłości. Każdy z nas będzie mógł włączyć się w życie społeczne naszego miasta. Konsultacje społeczne, mamy do tego aplikację. Co się dzieje, wiemy z aplikacji. Ale też Państwo mają wiele pomysłów, mieszkańcy. Zrobimy z Grzegorzem, i to już jest pewne, że gdy będzie burmistrzem, to jedna z pierwszych decyzji to będzie laboratorium miejskie. Na wzór Urban Labu Rzeszowskiego. Akurat z Grzegorzem bardzo dobrze znamy się z prezydentem Konradem Fiołkiem. Wiemy, bo to było jego dziecko, Urban Lab. Znamy Tomasza Skoczylasa, który jest dyrektorem Urban Labu. Współpracujemy z nimi. Ja osobiście wiele projektów z nimi zrealizowałem i wiem, jak to funkcjonuje. Stowarzyszenia, organizacje społeczne spotykają się tam, rozmawiają, spotykają się wspólnie, różne organizacje. Rada Młodzieży, Rada Seniorów, wszyscy w jednym miejscu. Mamy wiele stowarzyszeń, które nie mają się gdzie spotykać, damy im przestrzeń. Mamy wiele młodych ludzi, nie tylko młodych, mam w ogóle wielu mieszkańców, którzy mają świetne pomysły, jak można coś zmienić w Dębicy. Urban Lab, nasz dębicki Urban Lab będzie tym miejscem, gdzie przyjdzie osoba i powie, słuchajcie, ja mam pomysł na zrobienie czegoś. Przedstawi go. Mamy już do tego przygotowane uchwały, które w tamtej kadencji, ja byłem autorem uchwały o inicjatywie lokalnej, czyli inicjatywie, która, uchwale, która mówi o tym, że jeżeli mamy jakiś pomysł i mamy grupę, która chce to realizować, to miasto nam w tym pomoże. Jest uchwała, czekamy tylko na pomysły i na realizację tego. Gwarantem tego, że Dębica będzie wróci do nas, będzie nasza, jest Grzegorz. Gwarantem tego, że Dębica będzie nowoczesna i będzie miastem przyszłości, inteligentnym miastem, miastem, gdzie będzie czysto, zielono i miło, jest Grzegorz. Dlatego uważam, że jak myślimy wszyscy, że jeżeli chcemy zmian, głosujemy na Grzegorza. Jeżeli nam się podoba to, co jest w Dębicy dzisiaj, jeżeli uważamy, że Dębicy jest super, głosujmy na kontrkandydata Grzegorza. Jeżeli uważamy, że jednak trzeba coś zmienić, to mamy gwarancję zmiany w osobie Grzegorza. Więc myślę, że naszą stroną pokazaliśmy, że nasz program to nie tylko tekst na ulotkę, tylko skuteczne działania i realne działania. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z naszej strony. My ze swojej strony jako nowo wybrani radni gwarantujemy, że wszystkie zgłoszenia, które dostaniemy na naszą stronę, będą przez nas rozpatrzone i postaramy się je naprawić, bo to mapa zmian to mapa pomysłów mieszkańców, mapa problemów mieszkańców, mapa, która pokazuje punkty, które należy naprawić, zmienić, żeby w naszym mieście żyło nam się wszystkim lepiej. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Dziękuję, Piotrze. Myślę, że bardzo szczegółowo przedstawiłeś to, co mamy zamiar zmienić. Tak jak widzimy, wszystko jest dzisiaj w dobie telefonów. Każdy siedzi na telefonie, patrzy. Nie potrzeba wychodzić do Urzędu Miasta, nie potrzeba prześledzić wszystkich stron, nie potrzeba, tak jak Piotr powiedział, czy parking, czy inne rzeczy. Pewnie to można jeszcze razem z obiektami sportowymi i tak dalej, i tak dalej. Także chcemy, żeby to miasto było nowoczesne, dlatego mówię, nie mówimy, a robimy, bierzemy się do roboty, chcemy pokazać, że jesteśmy dla Was, proszę Państwa.